Freddie Mercury jest bez wątpienia jedną z największych legend w historii muzyki. Z zespołem Queen stworzył tak wiele hitów, że czasem ciężko je wszystkie spamiętać. To jedna z tych postaci, która będzie żyć wiecznie. Nadal jest idolem dla młodych ludzi, a muzyka zespołu Queen wychowuje kolejne pokolenia. Jest ponadczasowa. Freddie był bez wątpienia bestią sceniczną. Jaki był poza nią? Jaka jest recepta jego scenicznego sukcesu? Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, z tej strony Hubert. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Pełna Kulturka. Dziś wezmę pod lupę legendarnego wokalistę zespołu Queen, Freddiego Mercurego, a dokładniej jego postawę sceniczną, ponieważ bez cienia wątpliwości to właśnie ta energia na żywo była jednym z jego znaków rozpoznawczych. Jeśli chcecie zobaczyć na naszym kanale więcej materiałów o Freddim albo zespole Queen, zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę. To będzie dla nas znak, że należy się wziąć za kolejny odcinek o Freddim albo o Queen właśnie. Pamiętajcie też o subskrypcji naszego kanału, wtedy po prostu żaden materiał Was nie ominie. Jeżeli podobają Wam się nasze produkcje, możecie również polecić Pełną Kulturkę swoim znajomym. Będziemy bardzo wdzięczni. Freddie Mercury, choć był nieśmiały i skryty, co sam przyznawał, na scenie stawał się energicznym i charyzmatycznym wykonawcą, uznawanym za jednego z najlepszych showmanów w historii muzyki rockowej. Freddie nie uważał się za lidera zespołu, twierdząc, że wszyscy jego członkowie są równi, ale chcąc nie chcąc, to na nim skupiona była uwaga publiczności. Umiejętności chłonięcia scenicznej energii prawdopodobnie zazdrościł mu sam Kurt Cobain, który w liście napisanym tuż przed swoją śmiercią w 1994 roku wspomniał o Freddie. Czuję się w tych kwestiach winny bardziej niż to można wyrazić. Na przykład, gdy jesteśmy za kulisami i gasną światła i zaczyna się ryk tłumu, nie działa to na mnie w taki sposób jak na Freddiego Mercury'ego, który wydawał się kochać i rozkoszować miłością i uwielbieniem tłumu. Freddie wraz ze swoimi kolegami z zespołu Queen zagrał ponad 700 koncertów na całym świecie. Do najsłynniejszych występów grupy należą koncert na stadionie Wembley, trasa Magic Tour, 11 i 12 lipca 1986, występ za żelazną kurtyną w Budapeszcie w 1986 roku, rekordowe pod względem zgromadzonej publiczności show w Ameryce Południowej w São Paulo 20 marca 1981, 130 tysięcy widzów oraz ostatni koncert grupy w angielskim Knebworth Park 9 sierpnia 1986 roku, występ, który zgromadził 150 tysięcy widzów. Jednym z najsłynniejszych wydarzeń podczas działalności brytyjskiej grupy był charytatywny koncert Live Aid w 1985 roku. Głównym jego bohaterem był Freddie. Występ trwał 20 minut i został zaliczony do najlepszych koncertów w historii muzyki rockowej. Bezpośrednio po nim sam Elton John powiedział: ukradli to przedstawienie dla siebie. A organizator koncertu, Bob Geldof, wiele lat później stwierdził: Freddie Mercury urodził się właśnie po to, żeby zagrać przed prawie 2 miliardami ludzi, którzy oglądali koncert w telewizji. Frontman Queen miał wyjątkowy kontakt z publicznością, co powodowało, że koncerty grupy cieszyły się niezwykłą renomą. Stałym ich elementem była zabawa polegająca na powtarzaniu przez publiczność fraz śpiewanych przez wokalistę. Nieodłącznym elementem scenicznego show były charakterystyczne stroje, np. białe spodnie, obcisłe kostiumy rodem z baletu, żółta skórzana kurtka z trasy koncertowej Magic Tour, czy koronacja na koniec koncertu przy dźwiękach God Save the Queen. Freddie od czasu muzycznych początków, czyli gry w zespole Wreckage, kiedy 12 grudnia 1969 odkręcił ciężką podstawę statywu mikrofonu, która utrudniała mu poruszanie się po scenie, używał połowy statywu, co z czasem stało się jego znakiem rozpoznawczym. Freddie zasłynął z charakterystycznej i niezwykłej dla rockowych wokalistów barwy głosu oraz skali, która wynosiła 4 oktawy. Pod względem technicznym śpiewał oczywiście czysto oraz w różnych stylach. Mimo wszystko utrzymywał, że nigdy nie uczył się śpiewu. Jego naturalnym głosem był baryton, lecz śpiewał tenorem. Podczas występów na żywo śpiewał zazwyczaj niższym głosem niż podczas nagrań studyjnych. Głos Mercury'ego zmieniał się z biegiem lat. Obniżał się i był bardziej chrypliwy, na co wpływ miały m.in. papierosy, które wokalista zaczął palić podczas sesji nagraniowych do albumu The Game w 1979 roku. Freddie przez wiele lat borykał się ze zdrowotnymi skutkami zawodowego śpiewania, to znaczy guzkami głosowymi. Odmawiał jednak interwencji chirurgicznej i wspierał się parowym inhalatorem oraz przepisanymi mu pastylkami.
Okej, to by było na tyle w tym odcinku o Freddie Mercury. Przypominam, że jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów o Freddie albo o Queen na naszym kanale, zostawcie pod tym odcinkiem łapkę w górę, subskrybujcie i polećcie pełną kulturkę swoim znajomym. Dziękuję pięknie za Waszą uwagę i do usłyszenia wkrótce.